Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Opowiem Wam dzisiaj o zabiegu Plexer. Co to takiego, dlaczego zdecydowałam się go przeprowadzić, kiedy go robiłam, jakie były rezultaty, jakie są moje wrażenia, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zacznę może od tego, dlaczego się zdecydowałam. Ja tak sobie obserwuję, w jaki sposób starzeją się moi rodzice, obserwuję też oczywiście, w jaki sposób moja twarz się zmienia z upływem lat i widzę, że ta opadająca powieka, bo zabieg jest właśnie jako alternatywa medycyny, chirurgii plastycznej, jako alternatywa dla niej, to widzę, że po prostu na stare lata będę miała problem z tym, że te powieki będą coraz bardziej, coraz mocniej tutaj w tym miejscu ta skóra opadać. Będę pewnie miała ograniczone pole widzenia w pewnym momencie, ale nie chciałabym robić sobie chirurgii plastycznej. Zdaję sobie sprawę z tego, że pracuję swoim wizerunkiem, swoją twarzą przed kamerą, więc dobrze by było, żebym wyglądała dobrze. I nie mówię tutaj o tym, żeby zatrzymać się czas, bo tego się zatrzymać nie da i wygląda to groteskowo, kiedy ktoś za wszelką cenę próbuje, ale żeby po prostu nie wyglądać na przykład na smutną, niezadowoloną, tylko wyglądać faktycznie, starzeć się ładnie i żeby ten upływ czasu był widoczny, ale żeby był widoczny w sposób pozytywny. Taka jest to moja filozofia. A więc za wszelką cenę chciałabym uniknąć właśnie takiego groteskowego wyglądu, jaki można zaobserwować u wielu na przykład gwiazd ekranu, ale o tym szerzej można by było bardzo dużo opowiadać w innym, osobnym filmie. Także zdecydowałam się, że chciałabym zainteresować się tym, że w jakiś sposób już teraz, zawczasu, przeciwdziałać po prostu pewnym oznakom starzenia, które mogą spowodować, że będę na stare lata wyglądała na złą, smutną, zgryźliwą, starą panią. Zainteresowałam się tym zabiegiem. Zabieg polega na tym, że jest zabiegiem nieinwazyjnym, jeśli chodzi o nakłuwanie. Nie ma tutaj żadnych nakłuć, nie ma tutaj żadnych nacięć, nie ma też przepływu prądu przez ciało, więc zabieg jest nawet bezpieczny dla kobiet w ciąży. A wykonuje się go za pomocą takiej głowicy, która jest zakończona metalową końcówką i ta końcówka generuje wiązkę plazmy, która na skórze powoduje wzrost bardzo szybkiej temperatury i po prostu takie jakby wypalenie, obkurczenie nadmiaru tkanki skórnej. I ten zabieg jest też wskazany nie tylko tutaj na ten obszar, gdzie robi się za dużo skóry na powiekach, ale też na przykład tutaj przy uszach, również tutaj na tak zwane zmarszczki palacza, też na niektóre zmiany skórne, przebarwienia, prosaki, włókniaki. Także to zastosowanie jest szersze, ja się skupię tylko na tym, który ja miałam, czyli właśnie na tej strefie, gdzie gromadzi się, gdzie wiotczeje po prostu tkanka skórna na powiekach. Kiedy postanowiłam, że taki zabieg będę chciała zrobić, kiedy rozważałam właściwie jeszcze jego przeprowadzenie, to zasięgnęłam opinii nie tylko w internecie, ale też postanowiłam, że zapytam się kogoś, kto z kliniką chirurgii medycyny estetycznej współpracuje na dłużej, więc poprosiłam o pomoc Olfaktorię i serdecznie Olfaktorii dziękuję i pozdrawiam, jak również dziękuję klinice medycyny estetycznej Bejda Medical z Warszawy, która skonsultowała alternatywnie poza tą kliniką, z której usług ja zdecydowałam się później skorzystać, ten zabieg. I oceny są różne, ponieważ ta klinika w Warszawie, z której usług korzysta Olfaktoria, nie wykonuje zabiegu Plexer. Powiedziano mi, że mieli okazję sprawdzić te urządzenia, przetestować je i stwierdzili, że nie jest to aż taki efekt, jakiego można by było oczekiwać, że oni wolą wykonywać inne zabiegi i oferować inne zabiegi swoim pacjentom, a tutaj w przypadku takiego zabiegu ich zdaniem lepiej jest po prostu poczekać jakiś czas, aż tej skóry będzie się zbierało trochę więcej, obserwować swoją twarz i zdecydować się na plastykę powiek. Natomiast klinika, która oferuje ten zabieg we Wrocławiu, gdzie wykonywałam go, czyli klinika dr Nglender, to jest z ich strony z kolei taka rekomendacja, że warto ten zabieg przeprowadzić, ponieważ on jest po pierwsze właśnie nieinwazyjny, jest alternatywą, że można go przeprowadzić wcześniej, tak jakby troszeczkę też zapobiegawczo, kiedy te pierwsze zmiany dopiero się pojawiają, a nie wtedy, kiedy już po prostu mamy na przykład tych lat 50, 60 i te powieki faktycznie wtedy już coraz mocniej opadają. Więc ja zdecydowałam się, że okej, spróbuję skorzystać, zrobię sobie jeden zabieg, bo zabieg można wykonać w serii od 1 do 3, 4, w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, jak organizm reaguje
i że po prostu się przekonam, czy widzę, że on faktycznie będzie w jakiś sposób działać i czy będę chciała powtórzyć go, czy będę musiała go powtórzyć i jak to wszystko będzie przeprowadzane. Zabieg też cenowo jest korzystniejszy niż w tej chwili chirurgia plastyczna powiek, dlatego że pierwszy zabieg kosztuje 1500 zł, drugi 1000, a trzeci 500, o ile dobrze pamiętam, być może teraz te ceny się zmieniły, a ja dodatkowo też miałam jeszcze okazję, że załapałam się na okres promocyjny, kiedy ten pierwszy zabieg kosztował 1000 zł. Więc to był 1000 zł, który postanowiłam przeznaczyć na walkę z upływem czasu. Jak sam zabieg wygląda? Kiedy przychodzi się do gabinetu, podpisuje się oświadczenie, że się zapoznało ze wszystkimi przeciwwskazaniami. Kiedy już jest się na fotelu zabiegowym, to dostaje się tutaj na tę część, która będzie poddana zabiegowi, krem znieczulający. I to jest krem, który podobnie jak te w przypadku makijażu permanentnego, pozwala złagodzić ból, aczkolwiek u osób bardziej wrażliwych może nie do końca zadziałać i faktycznie ten ból może być odczuwalny. Ja mam porównanie z makijażem permanentnym, który kiedyś też wykonywałam i o tym już też w innym filmie opowiadałam, więc dla przypomnienia tylko powiem, że Wam nie polecam. Więc to jest mniej bolesne moim zdaniem niż makijaż permanentny brwi. Natomiast no, jest ten ból oczywiście też odczuwalny. Zabieg polega na tym, że głowicą po części skóry, która jest przeznaczona do pozbycia się, po prostu emituje się tę wiązkę plazmy i punkt po punkcie, po kawałku jest ta skóra po prostu obkurczana. W efekcie pojawiają się na skórze stróbki. I te stróbki po prostu po jakimś czasie się oczywiście goją. Doktor się zapytała, czy chciałabym, żeby wykonała ten zabieg troszeczkę intensywniej, żeby był ten efekt za pierwszym razem trochę bardziej widoczny. Ja się zgodziłam, więc w moim przypadku to nie były takie pojedyncze stróbki, tylko po prostu był to taki jeden większy obszar z jednym wspólnym stróbkiem, który się pojawił po zabiegu. Więc tak, jest ten zabieg wykonywany punkt po punkcie. Po pewnym czasie już te oczy, po kilkunastu minutach, bo zabieg trwa od 15 do 20 minut, plus wcześniej ten okres, kiedy leżymy na stole, nie na stole, na fotelu zabiegowym i działa krem znieczulający, więc po powiedzmy 30 minutach dostaje się już na wierzch krem, który łagodzi podrażnienia. Doktor akurat polecała, żeby korzystać z podkładu maskującego Vichy. I taki też potem podkład przez cały tydzień, kiedy goiły mi się powieki, stosowałam. Więc po tym czasie, po tych 30 minutach, kiedy już to wszystko jest tutaj ponakładane, porobione, skóra jest zaczerwieniona, można wyjść do domu. I następnego dnia pojawia się opuchlizna. O tym oczywiście też jest mowa wcześniej, zanim ten zabieg jest wykonany, więc ja wiedziałam, z czym to się wiąże. I ta opuchlizna wygląda tak, że nie poznacie się w lustrze. Wygląda się tak, jakby się miało oczy jak dwa ślimaki. Jest ta opuchlizna ogromna. Powieki, ponieważ cały czas się nimi mruga, to przeszkadzają te stróbki i to boli. W moim przypadku jeszcze jakoś nie do końca mi służył ten podkład Vichy na te rany i te rany nie do końca były takie, żeby się szybko z wierzchu zagoiły. Natomiast powieki same w sobie, taką mamy już naturę, że mamy powieki, które szybko się goją, na szczęście. I faktycznie te stróbki szybko potrafią, zwłaszcza te drobniejsze, to widać po tych drobniejszych było, że one po prostu z dnia na dzień się obkurczały i odpadały. Więc de facto, jeśli bym miała ten zabieg zrobiony tą lżejszą metodą, delikatniej, to pewnie po trzech dniach nie byłoby już śladu. Ale ponieważ miałam go wykonanego troszeczkę mocniej, to przez cały tydzień powieki mi się goiły i nie poznawałam się przez pierwsze 4 dni w lustrze, a ostatnie już 2-3 dni, to praktycznie gdzieniegdzie tutaj już w samym tylko załamaniu te stróbki zostawały, więc nie było ich praktycznie widać, dopiero jak mrugnęłam okiem i ktoś się przyjrzał, to mógł je zauważyć. Więc sam okres gojenia jest o tyle uciążliwy, że jeśli te stróbki są większe, to czuje się je podczas mrugania. Jeśli się mruga zbyt intensywnie, no to mogą też tam troszeczkę, wiadomo, opóźniać się pod względem gojenia. Natomiast nie jest to nic jakby ciężkiego, bolesnego, trochę może po prostu uporczywego. No i
ciężko jest nie poznawać się w lustrze, bo wygląda się naprawdę źle i to warto podkreślić, że jeśli ktoś z Was po prostu pracuje gdzieś i nie chce brać urlopu, a chce taki zabieg wykonać, no to po prostu będzie wyglądać zupełnie inaczej i jeśli nie lubicie, że ktoś się Wam przygląda, że ktoś o Was coś mówi, wkurza Was, to trzeba naprawdę też się z tym liczyć, bo będzie się na to przez kilka dni skazany. Jak wyglądałam po zabiegu? Czy zauważyłam różnicę? Zauważyłam. Te powieki, które były takie zmęczone, otworzyły się. Też od razu wyglądają inaczej rzęsy, dlatego że w momencie, kiedy ta skóra na powiekach jest jej za dużo, to ona też układa się tutaj inaczej przy rzęsach i rzęsy są troszeczkę tak jakby opuszczone do dołu. W momencie, kiedy oko się lepiej otwiera, to też rzęsy idą jakby do góry i nagle się wydaje, że o, wow, jakie ładne, długie rzęsy mam. Więc to był bardzo fajny efekt. I ten efekt utrzymywał się przez kilka miesięcy, że powieki były bardziej otwarte, ale one były bardziej otwarte, uważam, dla mnie. Ja to dostrzegałam, bo ja się sobie przyglądałam w lustrze, bo ja widziałam swoje zdjęcia przed i po i to był taki efekt, że faktycznie wszyscy dookoła widzieli, że o, jestem taka wypoczęta, ale nikt nie zorientował się z jakiego tak naprawdę powodu, tylko po prostu ja sama o tym wiedziałam i mój partner Mariusz oczywiście też, bo widział mnie tuż po zabiegu i nawet się tak bardzo nie przeraził. Więc no myślę, że o to właściwie chodzi też w medycynie estetycznej, żeby te zmiany były takie, że jest różnica dostrzegalna, że widać, że lepiej wyglądamy, ale nie widać dlaczego, bo uważam, że robienie sobie na przykład operacji plastycznej nosa czy czegokolwiek innego po to, żeby wszyscy widzieli, o, miała operację plastyczną nosa, widać, no to tak nie do końca chyba ma sens. Także był ten efekt widoczny, natomiast ze względu na to, że jednak to było takie długotrwałe, bo tydzień to jest dużo, zwłaszcza kiedy się pracuje przed kamerą i trzeba sobie z tym poradzić i się zorganizować inaczej, a ma się różne zlecenia i zobowiązania, z których trzeba się wywiązać. Więc jakoś tak się wszystko potem złożyło, że zdecydowałam, że no nie dam rady tego zabiegu drugiego już sobie na przykład przeprowadzić i nie do końca jestem pewna, czy tak naprawdę warto było w moim przypadku, bo ja byłam zadowolona z tego efektu, który uzyskałam. Natomiast teraz, kiedy na siebie patrzę po pół roku, to wydaje mi się, chociaż muszę się porównać też znowu do poprzednich moich zdjęć, to wydaje mi się, że z powrotem te oczy wyglądają tak samo, że jak mam lepszy dzień, kiedy się wyśpię i jestem wypoczęta, to one wyglądają dobrze. Natomiast kiedy jestem zmęczona, to znowu mi te powieki po prostu lecą w dół i tak naprawdę, tak sobie myślę, że i tak na stare lata czeka mnie ta chirurgia plastyczna powiek. Może do tego czasu jakoś się przekonam, że nie jest to takie złe, bo ja się bardzo boję jednak oddawać swoją twarz w cudze ręce, że tak się wyrażę, że od kogoś innego będzie zależał mój wygląd. Bardzo mam z tym jakiś po prostu problem, tak samo jak ze wszelkimi zabiegami, które trzeba wykonać na moim ciele, kiedy ja po prostu tracę kontrolę nad swoim ciałem. To dla mnie jest to jakieś takie bardzo nieprzyjemne uczucie, to mnie też bardzo dołuje, więc no trzeba to jakoś wyważyć po prostu. Może się okaże, że na stare lata nie będę już pracowała przed kamerą i że wcale się nie zestarzeję tak, że będę wyglądała na smutną i złą i złośliwą i mściwą, tylko na starszą, wesołą panią i nie będę miała tego problemu. Także takie są moje wrażenia. Czy bym powtórzyła ten zabieg? Jeśli by znowu zaszła taka potrzeba, że faktycznie będzie znowu mi to przeszkadzać, to może się zdecyduję. Nie mówię tak, nie mówię nie. Myślę, że to rozważę. Natomiast myślę, że troszeczkę też oczywiście trzeba się kierować tym, że ten zabieg jednak, kiedy jest wykonywany jeden, to w większości przypadków on po prostu nie wystarczy. Że jeśli rozważacie taki zabieg, to trzeba rozważyć faktycznie 3 zabiegi. Trzeba rozważyć to, że się poniesie koszt około 2-2,5 tysiąca złotych na to i że te efekty nie będą takie, jak w przypadku plastyki powiek, więc może faktycznie, jeśli ktoś nie ma aż takiego dużego problemu z tymi opadającymi powiekami, to może poczekać, a jeśli ktoś ma faktycznie spory, to niech się na tę plastykę powiek zdecyduje od razu, bo moim zdaniem to w efekcie, jeśli te powieki będą rzeczywiście tak bardzo już leciały w dół, to i tak prędzej czy później
plastyka powiek kogoś czeka. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was ten zabieg Plexer przeprowadzał. Jeśli tak, to dajcie mi znać, jakie były Wasze wrażenia. Jeśli chcecie się jeszcze dowiedzieć bardziej szczegółowych informacji, to zapraszam, na blogu będą też opisane. Oraz możecie oczywiście też zadawać pytania w komentarzach. Śmiało zachęcam, będę odpisywać na bieżąco. I mam nadzieję, że wyczerpałam temat, albo wyczerpię go jeszcze, udzielając Wam odpowiedzi na pytania. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.